No więc chciałem to robić później, ale korzystając z takiej chwili tam jakiegoś tam luźniejszego, w cudzysłowie, czasu, biorę się za likwidację tego wycieku. Mam nadzieję, że to faktycznie jest z miski. Dlatego pokażę wam, jak to ogarnąć. Mam nadzieję, że to z miski. Jeżeli gdzieś wyżej, no to trudno. Na razie tak zostanie, nie będę wielce tam traktora rozbierał, bo za 2 lata może się okazać, że faktycznie muszę nawet całą kabinę ściągnąć i będzie znowu. I wtedy przy okazji to zrobię, jeżeli będzie taka okazja, jeżeli się będzie dalej moczył. Ale myślę, że to jednak miska, także pierwsze musimy odkręcić wał pędny, spuścić olej. Niestety olej był wymieniany, najlepiej by było zrobić zmianę, ale na oleju jest to zrobione, ja wiem, z 50 godzin, także nie będę zmieniał dobrego oleju na dobry. Po prostu wleję do czystej banieczki i wleję go z powrotem i tyle. Dobra, wał jest na 4 śrubach. Śruby są takie inne. Gwint chyba to jest razy 1, tak mi się zdaje. Przeważnie przy większości wałów napędowych są zastosowane właśnie takie śruby. I nawet jak tu jest nakrętka, to właśnie takie się powinno kupić i zakładać. One wtedy są ładnie, usztywniają to wszystko i o, tu mają takie prowadzenie, że to się jedzie w tym miejscu, co należy. Także w ciągniku rolniczym nie mamy jakichś tam mega prędkości. W samochodach to jest bardzo ważne. Ale ja nie wiem, czy już o tym wspominałem. Chyba nie. Nienawidzę naprawiać samochodu. Jezu kochany, jak ja mam coś w samochodzie robić, to jestem chory. Nie lubię, nie czuję tego. Jeszcze tam jakieś tam hamulce, coś. Nie lubię, ale zrobię. Ale przy silniku, coś. No kiedyś ze swojego czasu za Cavalera to się robiło. Tam Golfa 3, głowice, takie tam pierdoły, rozrządny. Wektrę miałem. B też. Rozrząd sam zmieniałem. Co to? Oj, kurwa, rozrząd. Więc teraz będziemy spuszczać olej. Tutaj jest korek. Korek 1/2 cala. Mocno sfatygowany życiem już. Widzę, że ktoś go przycinakiem odkręcał. Także resztka oleju właśnie spływa. Bierzemy się po kolei za odkręcanie michy. Jest tych śrubek trochę. Mamy klucz. Mamy gdzieś grzechotkę. No jak to, ręczne narzędzia. A nie, to mechanizacja. Wymyślili duracką mechanizację, bo siły w ręcach nie mają, nie? Jak to mówił ten, no, Pawlak? Cytując klasyka, ale dobra. Powiedzmy, że to mówił klasyk. Trafić nie mogę.
coś długiego jest. Wszystkie. Chyba wszystkie, tylko co. Kolejna historia pod tytułem. Miska olejowa. Chciałbym zaraz coś zepsuć. Bo ja lubię takie akcje. Bardzo. Jestem chyba jak każdy, że jedna rzecz naprawiona, a trzy rozpierdzielone. Tak. Już jest nasza. Już jest nasza. Nasza jest cała ta noc. Mamy to. I teraz kwestia. A, szóstka to jest szóstka, nie? Silniczek fajnie wygląda. Aż by się chciało jedną panewkę odkręcić, ale nie. Ale nie, tak mi się zdaje, że w tym miejscu i w tym miejscu szedł olej. Aha. Tak mi się wydaje. Mało tego. W tym miejscu. Aha, sorry. Wszystko jest. Tu jest rozerwana uszczelka. No, teraz mamy zabawę pod tytułem. O, uszczelka jest śmieci, twarda. I wymieniamy uszczelkę i myślę, że będzie dobrze. Ale fajny ten silnik, ja pierdziele. Kurde, jak ja lubię silniki. Także to będzie wyczyszczone wszystko do czysta, ładnie i będzie fajnie, czyściutka miska będzie zamontowana z nową uszczeleczką. Dobra, no nie będę pokazywał jak czyszczę tą miskę, bo to chyba nie ma sensu. Dobra, a tak więc mam oczyszczoną miskę, ładnie umytą. Uszczelka stara była puszczona tylko w tym miejscu i to od strony silnika, czyli to miałem całe przyklejone czy jakoś tak i niestety całą uszczelkę musiałem po kawałeczku skrobać, nie chciała zejść, zeszło mi dosłownie kilka godzin z tym, ale już mam zrobione, dlatego co, no, nowa uszczelka przyjdzie tutaj sobie, mam to wyczyszczone, odtłuszczone, dajemy nową uszczeleczkę, skręcamy i a, nie tak, solki, tak to było. I teraz temat, czy dawać silikon, czy nie dawać, czy może coś posmarować czymś. Powiem tak, to było oryginalnie, tego jeszcze nikt nie odkręcał. Tu na narożnikach był dany silikon w fabryce. Ta klapka, ona pod nią, pod katalogu nie ma żadnej uszczelki, tylko właśnie tam jest silikon. Tak samo silikon, czy po prostu uszczelka wpłynie, coś w tym stylu. Tak samo jest tam druga taka klapka w silniku i to ona też nie jest na żadną uszczelkę, tylko na właśnie klej silikonowy, czy tam uszczelkę wpłynie. Dlatego myślę, że błędem nie jest posmarowanie minimalnej ilości silikonu,
czy tam uszczelki w płynie i przyklejenie tej uszczelki zawsze nam to zagwarantuje szczelność i da nam to jeszcze to, że potem przy ewentualnej naprawie usunąć silikon jest dużo prościej niż niestety taką mocno przyklejoną uszczelkę. Zresztą wiem dzisiaj po sobie 2 godziny skrobania, czyszczenia i używania nie wiadomo czego. Fakt, że na rynku są niby jakieś środki do usuwania tych rzeczy, ale niestety ja nie miałem. Dlatego przystępuję teraz do montażu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Znowu od spodu łapię wszystkie śrubki, ale nie dokręcamy, tylko tak ręką, żeby wszystko się ładnie ułożyło. Także mamy już wszystkie śrubki na swoim miejscu i zaczynamy dokręcanie. Zaczynamy dokręcanie od środka. Od środka i na drugą stronę. I znowu następną śrubkę. Teraz tutaj. Mam poskręcane wszystko, wlany olej, poskręcane wał. Jak widać, wszystko jest poprzykręcane, osłony. Skończyłem wczoraj, jeszcze przykręcałem tutaj to na nowo, bo tutaj też się sączył olej. Także to jeszcze, oczywiście nagrywałem to, ale nie ściągnąłem zasłony z obiektywu. I oczywiście jest dźwięk, a nie ma obrazu. Także to jest skończone. Zobaczymy, czy nie będzie leciało. Na pewno powiem w kolejnych jakichś tam pracach, ale to będzie, kiedy to będzie? Na wiosnę dopiero. Także na razie będzie krótka przerwa na kanale, bo robię coś innego. Chyba, że coś pokażę, ale zobaczymy. To już zobaczymy, jak się ułoży. Dobra, to by było na tyle. Na razie, dzięki, cześć.